Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy film to jest wkurwienie, które mega mnie denerwuje. To jest krytyka na zawodnika Orlen Warszawy. Na Hiszpana, który rozgrywa średnio, ale nie można całej winy obarczać na rozgrywającego, bo jeżeli jest dobrze, to na rozgrywającego nic nie mówimy. Dlatego nagram krótki film, dlatego argumentuję to moimi słowami, dlaczego ja uważam, że Unico Warszawa zawodzi w tym roku. Zapraszam cię do oglądania tego filmu. Angel Trinidad. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem nazwisko, bo bardzo trudne nazwisko Hiszpana. To jest jego wina, że Unico Warszawa przegrywa? W jakim stopniu tak? Ale według mnie wypowiedź Bartosza Kwolka, który na końcu się zreflektował i powiedział, że nie wymagajmy od tego zawodnika wysokiego poziomu. To nie jest Blizzard, który wejdzie i będzie rozgrywał. Angel po prostu rozgrywa średnio, a do tego Bartosz Kwolek, czy Artur Szalbuk, czy Ziobrowski są po prostu bez formy. Tak samo Andrzej Wrona. Widzimy Anastaziego, który według mnie jest bardzo dobrym trenerem, ale nie potrafi tego Angela Trinda postawić w dobrej pozycji. Angel jest po prostu, według mnie, na ten moment ma ogromną presję. On też czyta komentarze, on też na pewno czyta różne opinie na jego temat i to mu nie pomaga. Wejście do gry jest ciężkie, bo ten rok jest bardzo ciężki w polskiej lidze, bo dużo meczów jest przekładanych, a teraz dodatkowo stres, presja i po prostu słabe wyniki Unico Warszawa deprymują, aby tego rozgrywającego krytykować. Ale czy to jest topowy rozgrywający? Na pewno nie. Angel Trinidad to nie jest dobry rozgrywający. To było wiadomo przed rozpoczęciem sezonu, bo on przyszedł z Ligi Francuskiej, a tam Liga Francuska jest na średnim poziomie i nie możemy zero-jedynkowo porównywać Blizzarda do Angela, bo to jest zupełnie nie na miejscu i ja po prostu uważam, że Unico Warszawa jest bez formy. Artur Szalpuk z roku na rok jest coraz słabszy. Trzeba było wyjechać do Rosji i łapać te ostatnie chwile, bo według mnie takie oferty jak z Ligi Rosyjskiej może nie być. Poszedł do Unico Warszawa i pokazuje średni poziom. Oczywiście teraz był chory i też miał mega dużo przerw, ale pokazuje poziom średni. Bartosz Kwolek, kolejny zawodnik, który gra dobrze. Na tle innych zawodników gra dobrze, bo potrafi kończyć trudne piłki. Angel Trinidad według mnie jest na poziomie średnim, ale jeżeli się będzie go krytykować, nie wzmacniało, tylko piło w dół, to według mnie nie jest w stanie wejść na wyższy poziom. Dla niego ten rok miał być sprawdzianem, pokazaniem się. Fajnie, że zaryzykował i poszedł do Unico Warszawa, bo to jest mega ważne, że taki zawodnik ryzykuje. Hiszpan, która Hiszpania nie istnieje w europejskiej siatkówce, potrafi podjąć ryzyko i zaryzykować i przejść do Unico Warszawa, gdzie wiedział, że będzie krytykowany, że będzie negowany i będzie miał trudny sezon, tym bardziej trudny sezon pod kątem koronawirusa, trudny sezon pod tym, że nie grasz tylu meczy i trudny sezon, że ciężko jest mu się grać z zespołem i ciężko mu jest wejść w buty Blizzarda. Tu jest największy problem, że my go oceniamy przez pryzmat Blizzarda, ale czy na tle naszej ligi jest taki słaby? Ja uważam, że nie. Jest wielu słabszych rozgrywających i mam nadzieję, że Warszawa wejdzie na wyższy poziom, że Anastazji swoim talentem, bo to jest właśnie kwestia trenera, czy będzie potrafił tego Angela wejść na wyższy poziom, czy po prostu Angel po sezonie odejdzie z polskiej ligi i znowu wróci do ligi francuskiej, ligi niemieckiej, czy wróci do ligi hiszpańskiej. Tam, gdzie jest, nie wiem, czy jego miejsce, ale mam nadzieję, że trener pójdzie po rozwód do głowy i przestanie krytykować tego Angela Trinida. Po prostu ten chłopak będzie grał i będzie się rozwijał, bo nie dość, że ma trudne nazwisko, trudno się go wymawia, to jeszcze gra średnio. Ale z jednej perspektywy jest bardzo fajnie, bo ciągle ktoś o nim gada, a takie coś na pewno pomaga w przyszłości, bo jeżeli teraz tą krytykę przyjmiesz na siebie, to w przyszłości staniesz się silniejszym. Ja nie mówię, że w Warszawie, ale w innym zespole, dlatego nie negujmy go, nie oceniajmy przez pryzmat tych meczy, bo na razie naprawdę nie ma co oceniać, a Trinidad naprawdę, według mnie, wejdzie jeszcze na wyższy poziom i pokaże, na co go stać, bo predyspozycje do rozgrywania ma, ale według mnie musi przestać być krytykowany i musi sobie poradzić z tą krytyką, a to jest najtrudniejsze, bo poradzenie sobie z krytyką nie każdy sobie radzi. To jest po prostu moja opinia na ten temat, nie krytykujmy go, zostawmy go w spokoju. Niech ten sezon się kończy jak najszybciej, bo jest tak chujowo i tak rwany, że naprawdę ciężko się to ogląda, tym bardziej bez kibiców. Do zobaczenia wkrótce.